Cześć, czołem. Kluski z rosołem. Co my tu mamy ciekawego? Kombinerki. O, chyba ruskie. Czy nasze? Nasze, kurde, obraziłem. Ktoś sobie wykorzysta po znajomie. Chyba, że coś będzie do odkręcenia. No to zaraz. Zaraz wykorzystamy, ale nic nie widzę, żeby tu było coś do... Oprócz starodawnego żelazka, żeby tu nic nie było do uratowania. Żeby tu coś było do uratowania. O! Pierwsza głupota, a wy słuchacie. Ale tak to bywa, jak się człowiek śpieszy. Tutaj jest gilotyna, widzę, że do tego. O, nawet. Ale odłożymy komuś. Tu bliżej, żeby ktoś zobaczył. Bo ja odpuszczam. Przedłużacz siłowy? Serio? No jeszcze starego typu. Płaskie te. A coś oprócz? Co to kurde? Myślałem, że takie tarcze sprzęgła, czy coś takiego. Od jakiejś maszyny takie czarne, ale... Ale teraz nie mam pewności. Tam podnośnik, stary od poloneza i tu już nic nowego. No to atak obok, o, uszczelka. No tu nic, dobra, to atakujemy obok. O, ale wieje. Zobaczymy, co tutaj wpadło. O, ten kompresor do nebulizacji. Nebulizacji, to się chyba mówi. Tak. Ale to chyba nie wiem. Nie widzę zastosowania. Nie widzę zastosowania póki co. Tu też nic. Bach, spadło. Stary piekarnik? Nie stary. Silver Cresta, czyli z Lidla. I tutaj coś? Tutaj nic. Chodźmy oczko dalej. Ach, co my tu mamy? Co to było? Co, nikt by się tu nie podpisał pod tym? A, podpisał się, tylko się schował. Pionier Kech 2500R. Zobaczę, który to rocznik, ale nie widzę. Dobra. Jak się zmęczył, to niech leży. Dwa pochłaniacze energii. 3,3 kilo. To drugi 2 kilo. Ciekawe, czy był. O, trzeci jest. Też 2 kilo. Ciekawe. Kurde. Kto teraz tego użyje? Prąd drugi. To z pieprza prądu, że hej. Co? No trochę lepiej. Co tu jest napisane? Reaction? Coś takiego, ale trochę już ją bierze. Tu widzę dwa klimaty. Jedno cel ma. No już mam tyle tych cel, że odpuszczę. I drugi Parkside. I Parkside'a chyba wezmę, nawet na części, chociaż
Akurat mi silniczek bardziej z tego by podszedł. Na 20 V. No to weźmiemy. Jest ciekawe, czy to, o, jakie to spalone chyba. No, tam nie widzicie tego, ale ukopcone, że hej. Widać nawet. A więc trudno. Też to zostanie. To jest zepsuł Parkside'a. Tu jeszcze coś jest. O! Po portalu. Pojemniczek do malowania. Też Parkside'a. O, to też ciekawości nawet wezmę. Szkoda, że nie ma puchy, ale coś się może dokręci. Albo jeszcze poszukam, może gdzieś też pucha będzie. Pewnie spalony, ale... Ale z czystej ciekawości bym go wziął. No, no to sobie wezmę. Wypłacę te 2 złote czy 3 złote, czyli nic. A będzie coś ciekawego zobaczyć. Może gdzieś tu jeszcze pucha od niego leży. O, czekajcie. Tu jeszcze jakaś kurde, ale gdzieś tylko... Uhuhu. Się trochę zgrzało. Pan sam. Były te pan sam. Kurde, czy jeszcze coś tu nie wyleciało? Co to kurde jest? Farba? Co to jest? Jakiś zapach czy coś? Nie wiem, aż ciekawości zobaczę, co to stepko jest. A, świeczka zapachowa. No, tam jakiś rowerek, ale starszej daty. 2 halogeny. Zaraz się przy nimi przypatrzymy. I coś jeszcze tutaj, czy już nic? Czy już nic? Czy tylko te halogeny? Halogeny, kurde, dość spoko. Jakby jeszcze dół był, bo bez dołu to mi się nie chce ich brać. Muszę poszukać dołu. Dobra, to zrobimy tak. Dołu muszę poszukam bez was. Bo i tak już... Oj, już tak. Długo trwa ten monolog. Przy okazji, jakby było coś ciekawego, o, do roweru, jakby było coś ciekawego, to tutaj zaraz się włączę, wam pokażę, a jak nie, to będziemy się widzieć na podsumowaniu i na testach, bo ostatnio chcę, żeby trwało tak do 10 minut, a już z tej serii mi pokazuje GoPro, że to trwa 5, także w tą stronę teraz spróbujemy to zrobić. Chociaż jakby było coś ciekawszego, to się teraz włączymy. Ale nie, chyba nic nie będzie ciekawego. Więc tak też uczynimy, więc podsumowanko. Witajcie! Majstry i majsterki? Bez sensu, chciałem, fajnie wyszło jak zwykle. To widzieliście? To w sumie też widzieliście. Ja tam chyba targałem taki nebulizator i to tam leżało. Z pierwszego rzutu, tak idąc z kamerą, nie zawsze się wszystko widzi. Przede wszystkim idąc z kamerą, nie wszystko się widzi. Później to ja zawsze staram się wrócić tą samą drogą, tylko bez kamery i poszukać tak na spokojniej. To może... Najpierw to może, jak już jesteśmy przy temacie. Reflektor, coś dla topek, coś takiego, wiecie, bez szału. Tu mnie tylko jedna rzecz zaskoczyła. Napięcie, nie wiem, czy to będzie widać, więc przeczytam. Napięcie wejściowe 8,4 V, 1 A. Akumulator 7,4 V. Dwie sztuki akumulatorów po 3,7 V. Kurczę, zawsze myślałem, że taka dioda to jest na 12 V. No tutaj ząg. Także to mnie zaskoczyło. Czemu to wziąłem? A już wam powiem. Czekajcie. Dam was może tutaj. Ja wam wszystko już powiem. Wszystko będziecie wiedzieć. Diodę zaraz sprawdzimy. Przyniosę ten zasilacz Unipan, który już jest generalnie chyba sprzedany. Także mam nadzieję, że nowy właściciel użyczy mi go na tą chwilę testów. I tutaj chciałem wam coś pokazać.
Ja to kupiłem kiedyś. To jest adapter, przystawka, mocowanie pod akumulator akurat Erbauera, bo ja mam ten, no to mam w sumie trzy akumulatory Erbauera, czyli można powiedzieć dużo, niedużo. I teraz wymyśliłem tak. Ten sobie zostawię, bo ja to kupiłem, a że mam tą drukarkę 3D, to ja sobie po prostu postaram się dodrukować same tutaj te prowadnice. Bo jaki mam pomysł? Pomysł mam bardzo prosty. Wywalimy całe to z włącznikami. Przymocujemy to tutaj, czy tak jakoś na przykład, i będzie po prostu fajny przenośny akumulator z wkładanym tym akumulatorem od wkrętarki. Oczywiście musimy obniżyć napięcie. Napięcie na takie, co tu jest, ale to może zaraz. O. O, dobra, to zrobimy tak. Ja sobie teraz się pobawię tamtym, a zmontuję wam, że robię to, a później zrobimy tamto. No geniusz, powiecie co? Też mi się tak wydaje. Także dobra. To tu. Co tutaj nastąpiło? Wymontowałem, znaczy to w ogóle wywalam, bo tutaj nie będzie akumulatora. Czy wywalam? Nie wywalam, bo tutaj jest fajny włącznik, fajne gniazdo z tym, także to zostawiam sobie. Rezystor wywaliłem, no bo wiadomo, jak będę chciał dać stabilizator, no to jest niepotrzebne. To sobie, kurde. Co dzisiaj tak wszystko leci? Niesamowity dzień. To jest tylna płytka, no tak, tylna płytka. I to po prostu będzie tak przymocowany jakiś akumulator od Erbauera, że będzie wsuwany, nie wiem, od góry, od boku czy coś. To jeszcze zobaczymy. Pewnie wam kiedyś nagram przebitkę, jak to wydrukuję, no bo tego mi akurat szkoda. No i co? Co miałem wam powiedzieć? A, że ogólnie to kurde. Fajnie właśnie się tak nastawić na jeden typ akumulatora, a nie wszystko, żeby miało różne i. No i wtedy później to akumulatorów jest 100 milionów 6 i nic z tego nie ma. Co teraz sobie zrobimy? Po co ja to podłączyłem? Plus minus Unipam skręcony. O, może być od 0,5. Aha, dobra. Ażem to skręcił. Ale coś dzisiaj nie mój dzień, tak powiem wam szczerze. Dobra, dwie sprawy. Przedtem nie świeciło. Znaczy nieprawda, że nie świeciło. Po prostu tutaj zauważyłem, że ta dioda czasami. Dioda, tam jest pewnie żaróweczka. Jak się ją poklepie, to świeci albo nie świeci. Sprawdzałem naszą diodę na napięciu 3, coś tam volta. Nic nie świeciło. No i nagle przy włączeniu, wyłączeniu, wiecie, pojawił się jakiś skok napięcia, normalne przebicie. No i zaczęło to nagle świecić. I tak podniosłem napięcie i tak przy około. Nawet możecie zobaczyć, przy około 5 V, trochę więcej, 5 z haczkiem już zaczyna świecić. Teraz tylko się zastanawiam, wiecie, dałem tu tą deseczkę, żeby nie świeciła, bo nic nie będzie widać. Zastanawiam się, jakie dać napięcie, żeby nie przesadzić. Jaki stabilizator poszukać? Koło 6 V, nie wiem, czy są stabilizatory koło 6 V. Czekajcie, jakby wam pokazać, jak świeci 6 V. Wyłączylibyśmy to. Wyłączylibyśmy to. Aha, tylko. To zamkniemy. To zgasimy. To odsłonimy. Jak wy to widzicie? Tak widzicie. O, mogę wam pokazać. O, tak świeci. A jak to zasłonię tą deseczką? Jest różnica. Także dość fajnie, no ja jestem zadowolony. Naprawdę jedzie to po oczach pięknie. Zobaczymy sobie z ciekawości. Tu mamy 6 V, a zobaczymy sobie rond I2. Nie, czekajcie, co tu mamy? Tu mamy I1, a tu mamy I2. O! Jest, jadę w maksie. No. Cały 1 amper. No, to może mieć spokojnie z 10 watów. Dobra. Wyłączam to. I pogadamy. Sam koniec. Zamiast diodów postanowiłem szczelić ją z pirometru. Zobaczyć, jak tam się obudowa nagrzewa. I w lewym górnym rogu tam było 52 chyba stopnie maksymalnie. A tak to nie było źle. Także 6 V spoko.
No i to tu. Wziąłem ten pistolet do malowania z Lidla, który to był rok 2006. Nie mogę znaleźć, co prawda, pojemnika, ale się dopasuje z czegoś. Nie wątpię, żeby to był jakiś taki bardzo nietypowy gwint, czy jakieś takie inne cuda nie widy, więc nie ma strachu. Tutaj nawet nie zalany. To się jakoś reguluje? Nie wiem, kurde. Nie ma też rurki, no wiadomo, farbę musimy zassać jakoś. No nie wiem, dużo rzeczy brakuje, ale ja to wziąłem. A, za wszystkie te rzeczy zapłaciłem 6 zł. Także uważam, że jak za chwilę zabawy, to nie ma źle. Parkside, obstawiam, że nie działa, ale chętnie zajrzę do środka, zobaczę, jak to wygląda, bo to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Nie wiem, co to tu ktoś napisał. No wiadomo, 100 watów, 320 gram na minutę, to wydajność i tu jest maksymalnie 160 barów. No. Także jak ja bym miał coś obstawiać, to obstawiam, że to nie będzie działać. Zdziwiłbym się bardzo. To byłaby jedna z najbardziej bym się zdziwił ze wszystkich filmików, jakby to działało. No, także... O! Kurde. Słyszycie? Myślicie o tym samym, co ja? Że co, że zaklejone jest... Dysze są zaklejone, albo znowu łożyska zatarte, to jest znowu tak, jak było w tej celmie jakimś takim... plastikiem, czy coś się poluzowało? Dobra, kurde. No już jest pierwsze dziwko. Nie ma co czekać. Nie ma się co zastanawiać. Ale buja, jakby to działało naprawdę. To już bym się potwornie zdziwił. Zoomix zbliżenie. Co my tu mamy? Kurde, to tak to działa? Transformator i prosty co? Prosty tłoczek? Jak to kurde działa? To możemy wykręcić całkowicie? Ale fajnie. A i teraz się cieszę, kurde. To jest rozkmina. Czekaj, co my tu mamy? Proste sprawy. Zasilanie. Wiadomo. Idziemy sobie tutaj. Tu jest tylko prosty włącznik. I tutaj mamy jedno uzwojenie nawinięte na rdzeniu. Czyli tworzymy coś jakby elektromagnes. Okej. No spoko. Dobra. To rozumiem, tak? Tu jest coś zalane plastikiem. Okej, to rozumiem. To się jeszcze jakoś idzie rozebrać. Nie na siłę? O, nie. Albo to tu. Czekajcie. Tu jeszcze są dwie śrubki. Czemu to tak działa? Naprawdę. Nigdy w sumie takich rzeczy nie rozbierałem. No dobra. Rozkręciłem to. O, czekajcie. Dobra. To tu. To tu. O, podoba mi się. Nas wszystko na wsówki. Tak, może zrobimy tak. O! O! Dobra, wyszło, aż spadło. A kurde. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Zepsułem to do reszty? Mam nadzieję, że nie. Poskładałem te nasze cuda. Zrobiłem wersję Pro, bo tamta była wersja zwykła. Ja mam wersję z czarną taśmą, więc to jest wersja pistolet
A jak piszę coś po polsku, po naszemu, nic nie napisali. No po prostu ja mam wersję Pro, z czarną taśmą, wiadomo o co chodzi, plus 10 do lansu. Ale tak z ciekawości zobaczymy, jak to fajnie goni. Skręciłem to tutaj. Oczywiście wiadomo, teraz jak to Jarek Ogarek mówi, pokazuje jak robić nie wolno. Tam jestem ciekaw. Ale jaja. No przyciągaj, przyciąga. Nie, jestem naprawdę kurde w szoku strasznym. W strasznie dużym szoku, że tak to wygląda. Ja byłem święcie przekonany, że to jest po prostu zwykły silnik, który, nie wiem, dmucha tą farbę, no... No tak. I teraz, czyli co? Czyli to powoduje sprężynowanie. Czyli to jest maksymalnie ten i to nam po prostu... Aha, dobra. Czyli... To wyłączmy, to odłączmy, to przesuńmy, to podnieśmy, to zobaczmy jak się nagrywa. Teraz tak, tutaj była ta dysza końcowa z tym rozpryskiwaniem. Widać, że tutaj coś, to będzie jakaś chyba bejca do drewna, tak mi się wydaje. Tylko po prostu ktoś tego nie umył. Mogę zastosować, mam swojego dimera. Jakby tak wlać w nierozcieńczony. O, czekajcie. Proszę bardzo. Dajemy nierozcieńczony i zobaczymy co się stanie. Może da radę, może nie da. Pożyjemy, zobaczymy. Fajnie by było jakby dał radę, bo kurde, jeśli to jest tylko to, no to to powinno działać. O Boże. O, niech to się tam kisi. Niech to się kisi. Co prawda musiałem pomóc trochę temu dimerowi, ale dał radę, poradził sobie. Wiadomo, rozpuszczalnik byłby lepszy, no ale jak nie miałem, to sobie poradziłem tym. Przy okazji dajcie znać, czy ten troszkę, te wstawki z innego montażu, z tych filmów są ok, czy nie ok. Bo może byśmy poszli w tą stronę, może nie w tą stronę, to też czas pokaże. No po co? Na pewno te odcinki mieszane z testów wam się zaczęły podobać, także cieszy mnie bardzo. I może to jest kierunek, który trzeba obrać? No, raczej tak, ale to jeszcze te wstawki musimy przegadać. Dobra, wypada też powiedzieć na koniec. Generalnie no działa, rozruszał się, strasznie mnie to zaskoczyło, no nie czytałem, nie wiedziałem, całe życie sądziłem, że to po prostu będzie, nie wiem, jakiś silniczek, to będzie coś sprężać, a to jest jakiś elek, jakieś tłoczysko, coś na zasadzie, nie wiem jak to nazwać, elektromagnesu, no coś takiego, zresztą sami widzieliście i sami pewnie wiecie lepiej ode mnie. Postaram się dorwać, właśnie teraz szukałem, ale nawet nie mam tutaj, postaram się dorwać tutaj rurkę i coś, jakiś pojemnik z podobnym gwintem do malowania, no do malowania to jakoś wątpię, ale na przykład, żeby nałożyć już wosk na auto czy coś takiego, czy pianownica, no to już to może prędzej by to miało zastosowanie, właśnie w tym kierunku pójdę, także jak najbardziej za takie pieniążki, fajna zabawka. No i tutaj ten reflektor, bardzo się cieszę, że on działa. Tak to będzie mniej więcej wyglądać, tylko muszę sobie wydrukować samo to. No i stabilizator na 6V. Patrzyłem, są 1,5-amperowe, powinno wystarczyć. Jak on dorwał 2-amperowy, będzie lepszy. Także jak mi się uda to zmontować, to wam pokażę. Tutaj jeszcze damy jakąś białą pleksję, żeby nie było tak. Znaczy, oryginalnie była taka mleczna, z tego co kojarzę. Ja dam po prostu białą, przeźroczystą, żeby lepiej świeciło. I tyle. Także jak za 6 zł. Takiego prostego wypadu z umowego. Fajna zabawa. No mi się strasznie podobało. Pozostanie na zaś, przy dosie, jak to się mówi. Z tym się pobawimy jeszcze. Znaczy, najpierw muszę... Wszystkim się jeszcze zobaczymy. Sorry, że to tak rozwlekam. Taka telenowela, no ale to akurat tutaj nie mam. Więc kiedyś wam zrobię prostą przebitkę, albo nawet w szorcie rzucę. Tutaj muszę, tak jak powiedziałem, muszę to ogarnąć. A tak to co? Fajnie, fajny dzień. Fajna zabawa. Za 6 zł, tyle uciechy. Kurde, przy okazji jeszcze zobaczyłem jak to działa. Same plusy. Także cóż, dziękuję. Zachęcam do subskrypcji, jak się podobało.
do komentarzy wszystkich innych łapek, nie łapek, cudów, nie widów. No co, widzimy się, jak Bóg da, to we wtorek. Będę miał niespodziankę, o. W przyszłym tygodniu będę miał niespodziankę, o. Także czekajcie. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.